Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Karcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w Krainie Magii. Tak, lecimy dalej z tym wyzwaniem, z tą serią, bo chciałabym właśnie już jakoś tak szybciej skończyć tą Krainę Magii, ten pierwszy etap, żeby przejść do drugiego etapu tego wyzwania, bo wydaje mi się, że będzie fajne. Także, lecimy z tym wyzwaniem, lecimy. Ja sobie troszeczkę tutaj z naszą Ester pograłam, więc tutaj parę rzeczy już zrobiłam, ale zanim to wszystko wam powiem, to zapraszam was na mojego Instagrama Korcia, na Facebooka, na grupę Korciaczki też. Korciaki. No i zostawcie też łapkę w górę, jeżeli spodoba wam się odcinek, zostawcie też komentarz i możecie to również zasubskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie nowości, to nasza Ester jest już adeptką. Właśnie ja tutaj z nią pograłam, tak żeby ona tutaj wbiła, więc zostały nam tak naprawdę dwa poziomy do ogarnięcia. No i tak, mamy dwa punkty bonusowe i nie wiem, co tu zrobić. Tutaj jakieś drobinki widzimy. Tutaj eliksir lepszy. Rozładowanie, co to jest? Perfekcja w praktyce. W przypadku czarodziejów z Nautra... Tutaj mamy jakieś takie mistrzostwo złośliwości. Kurczę, tak trochę. Od boku interakcje magiczne do nawiązywania z innymi czarodziejami, które zapewnią ci nieco doświadczenia magicznego. No, możemy to wziąć w sumie. Kurczę, tutaj właśnie są te perfekcje w praktyce, to takie, to by się przydało któreś, ale nie wiem, które. Jakieś niepowodzenie, że będziemy mieli wszystko ten. Okej. Dobra, na razie zostawimy sobie z tą jedną rzeczą, ale ten. Jeszcze pomyślimy, co wziąć kolejnego. Wziąć. Dobra, Ester, pokaż, masz nowy strój, bo ja jej trochę nowych stroi dałam. Jak wiecie, pobrałam trochę modów. Jak ktoś nie widział odcinka z modami do tej serii, to wam podlinkuję. O, taki ma fioletowy. Jakoś tak nie wiem, ale tak mi pasuje do niej ten fiolet. Także, kurczę, drzewo nasze pieniążkowe nie ma jeszcze. Dobra, okej. Więc tak, dzisiaj chciałabym ogólnie wybrać się na randkę z Naxonem naszym, ponieważ ja trochę tutaj z nim posiedziałam, on trochę tutaj już z nami się bardziej zaprzyjaźnił, więc chciałabym z nim pójść sobie na jakąś randkę, ale chciałabym też odwiedzić Krainę Magii, żeby właśnie trochę tego poziomu zebrać trochę tych, wiecie, magicznego tego, żeby nam tutaj już troszeczkę się uzupełniło. Kotek nasz chyba jest w najlepszym stanie. Tak, tutaj postawiłam mu tak na środku tą kuwetę, bo przyłapaliśmy go w super momencie. Postawiłam tak na środku tą kuwetę, bo on nigdzie indziej coś mu cały czas przeszkadzało i cały czas mu coś nie pasowało. I tak to. Dobra, co my tu mamy? Mamy trochę tych rzeczy, ale ja w sumie ich nie sprzedaję, tylko ja je zbieram, bo są one czasami potrzebne właśnie do tych eliksirów. I może w sumie przygotuj eliksir. Co my możemy? Wielkich potrzeb, wymazujący bonusy. Możemy tu eksperymentować. Właśnie tutaj mamy, żeby zdobyć piątą rangę i też, żeby nauczyć się 10 różnych zaklęć. Więc jak będziemy eksperymentować, to możemy się nauczyć jakiegoś zaklęcia przez przypadek. Ale też jak się uczymy magii, znaczy jak ćwiczymy sobie magię, to też możemy sobie przez przypadek jakiegoś tam zaklęcia się nauczyć, także musimy to ogarnąć. Dobra. O, znalazła eliksir młodości, słuchajcie. O. Pozwala Simon się nie starzeć. O, to już taki konkretny, co nie? To już taki konkretny. Tak. A, tutaj możemy powiesić dekoracje. Dobra, coś tam się powiesiło, ponieważ jest dzień zbiorów. Kiedy jest to święto zbiorów? Jutro. No,
jakby to nas obchodziło, chociaż nie wiem, czy my w tej serii będziemy obchodzić takie święta. Dobra, jesteśmy sobie tutaj w tej krainie i pobawimy się trochę z innymi czarodziejami, a mianowicie chciałabym, żebyśmy sobie trochę się pobili. Co tam było? Ryzyku? Aha, dobra. Magia. Możemy z nią o wielu więcej rzeczach rozmawiać. To chyba za sprawą tego, że właśnie co? Że mamy kolejną rangę oczywiście. Dobra, dawaj. O, co? Kasandra, nie chcesz z nami walczyć? No weź, nie bądź taka. Magiczny pojedynek, przyjacielski pojedynek. Ja nie chcę się bić na serio. Tylko tak dla przyjaźni wszystko. Dawaj, masz super stylówę, dawaj. Pobaw się z nami troszkę. Fajne miejsce sobie wybrałem. Ciekawe, czy Kassandra jest u nas lepszą czarownicą, czy też nie. Ona jest nastolatką w ogóle, to w sumie trochę tak... Młodszych bić trochę, może trochę słabo, nie? Ale zaraz zobaczymy, może ona nas pobije. O, nie, chyba jednak nie. Chyba jednak to nie ona nas, tylko my ją. I dobra, z kim jeszcze możemy tu się pobić? O, pani tu idzie i myślę, że pani jest super też... super przykładem. Halo, pani. Nie wiem, czemu tego baby bijemy cały czas, ale zaraz jakiegoś faceta znajdziemy. Z którym to nie będziemy się bić, bo on to nas pobije, bo on jest za mocny dla nas. Dobra, przywitaliśmy się z nią. Czy ona jest też czarownicą? Też. Magiczny pojedynek. Pojedynku się o wiedzę, pojedynku się o składniki, pojedynku się... Może o składniki się z nią pojedynkujemy. Mam nadzieję, że jak będziemy o coś walczyć, to że nie przegramy. Dawaj. No dawaj, ciekawa jestem. No to będzie zacięta walka, słuchajcie. Ciekawe, co ona nam da, jak wygramy. Albo co my jej musimy oddamy, jak ona wygra. Co? Wygrała magiczny pojedynek i zyskuje... Aha, coś tam nam dała. Okej, dobra. Pokaż, jak nam się zrobił ten. No tak średnio to nam rośnie, słuchajcie. Przy pojedynkach. Makaron z serem, eksperymentuj. Co będziesz robić? Przyrządzić chipsy z salsą. A gdzie ty będziesz robić te chipsy z salsą? Myślałam, że w tym garku. Znaczy w tym garze. Nie wiem, jak to nazwać. Aha, tu jest kuchnia. Tutaj tak w sumie, tak naprawdę to można by było tutaj mieszkać. Mieszkać by tu można było nawet. Czy my mamy jeszcze... A no, my mamy jeszcze tutaj niżej coś, ale śmiesznie. A tu co mamy w tej szafie? Nic. To jest taki a la bar dla czarodziei. A tutaj ta. Może poprosimy, ona jest w sumie naszą taką dobrą koleżanką. Jeszcze dobrą koleżanką. No jestem, znamy się z nią. Może poprosimy ją zaklęcia, czystość? Nie. Poprosimy ją, żeby nam coś tam zrobiła, żeby nam coś pomogła. No, żeby nas pouczyła. Dobra, czekałam do 17, bo on rzekomo... bo dzisiaj jest święto, to on nie pracuje. Dobra, nieważne. Ale sam do nas przyszedł, zadzwonił, zapytał się, czy może do nas przyjść, więc przyszedł do nas sam. I pomyślałam sobie, że najwyżej stworzymy z nim grupę i pojedziemy sobie gdzieś na miasto, żeby tutaj nie siedzieć w domu, tylko gdzieś sobie skoczyć. Okej, jesteśmy tutaj w tym barze właśnie w Glimburg i fajnie tu jest, taki jakby zajazd leśny trochę to tak wygląda. Tu jakiś właśnie stoi samochodzik. Ja w sumie tu jeszcze nie byłam, chyba gdzieś to widziałam na jakimś filmiku, ale tak żeby tutaj być tak sama, wiecie, to nie byłam. Więc jestem tu pierwszy raz, słuchajcie, kto tutaj jest? Czy tutaj są wszyscy? Pewnie podejrzewam, że wszyscy są... czarownikami. Okej, fajnie. Czy tutaj gdzieś ta ścieżka nas prowadzi dokądś? Aha, prowadzi nas do chałupki Naxona. Dobra. Skoro jesteśmy tu, więc wykorzystajmy trochę czasu. Pożartujmy o dawnych czasach. Robimy zabawne miny, żeby myślał, że jesteśmy takie zabawne. Ha, ha, ha. No, aż jest znudzony tym wszystkim po prostu. Dobra, pogadajcie sobie trochę, ale ja bym chciała też, żeby właśnie ona zaczęła trochę do niego, wiecie. Znudzony jest. Co zrobić, żeby on nie był znudzony? Halo, Naxon, chodź tu, gdzie ty leziesz? Może założymy takie uszy, jak ma pani. Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie, chodź. A może drinka wypijecie, to wtedy on będzie zabawniejszy. O, zamów drinka podczas happy hour. O, proszę. Zamów. Dobra, okej, usiedli. O, jak to jest fajnie zrobione, patrzcie. I tu ten, spoczko to wygląda.
Dobra, o, proszę bardzo. Ona sobie drineczka wzięła, czy tam to jest. Dobra, i porozmawiamy sobie trochę o gotowaniu. Myślę, że jak on będzie miał z nami takie dobre, takie tutaj dobre, ten zielono przyjacielskie, o, to później będzie nam łatwiej z nim flirtować. Czemu ty poszedłeś za bar? Halo? Jakieś niespełnione marzenie zawodowe, co? Okej, okay, dobra, czekajcie, ja nie chcę, żeby on nam uciekł, więc musimy zadać tutaj, ruszyć w gadkę, słuchajcie. Gadkę na podryw może uskutecznijmy, zobaczymy, czy on będzie chciał z nami w ogóle. Czy on będzie chciał z nami w ogóle takie rzeczy tutaj uskuteczniać? Mam nadzieję, że tak. Bo może wiecie, on sobie myśli, a spoko dziewczyna, poprzyjaźnimy się. O, chyba chciałby. Dobra, uwodzicielską pozę zróbmy. No kurde, to żeś uwiodła go. Dobra, on też jest flirciarski. Chyba on też czekał na to. Dobra, wymienimy się numerami, jakbyśmy ich jeszcze nie mieli. No raczej nie będziemy go tutaj róży mu dawać. Zobaczcie, jak fajnie ona siedzi sobie z kieliszkiem, proszę bardzo. A on tutaj stoi nad nią. Tylko może tak byś nie w wejściu stał. Możesz do niej usiąść, naprawdę. Ona nie gryzie chyba. Dobra. Dobra. Potrzymajcie się za ręce, ty byś wypiła tego drinka szybciej. To byśmy mogli coś bardziej tutaj... Pierwszy pocałunek na przykład też jest bardzo ciekawy. Ciekawą opcją, wydaje mi się. Dość szybko, ale co tam? Będziemy się, nie? O, no to musimy im zrobić fotkę. A on taki zaskoczony, patrzcie. O, fajnie. O, tablica powiadomień aż nam się zapełniła z tego wszystkiego. To usuniemy. No, słuchajcie. Zadaj mu ryzykowne pytanie, możesz zadać. Brzdęk, brzdęk, dobra. Szepcz mu uwodzicielsko. No patrzcie, jednak jest zainteresowany nami, a wydawało się, że będzie taki oporny troszkę. Dobra, poflirtujmy z nim. Obejmijmy go. I w sumie możemy go zaprosić na noc, czemu nie? A co? Właśnie porwali ją kosmici. Okej. Ona sobie tu wyszła, bo mówię, zaprosimy na Xona, bo on oczywiście z nami nie przyszedł na noc. I ona wychodzi przed dom i porwali ją. Porwali ją kosmici, halo. Co tu się stanęło? Jeszcze w lat nam idzie. No nie. Halo, dajcie nam Ester. Ester, gdzie jesteś? Halo, halo, halo. Najlepszy jest ten moment, jak właśnie oni ją przywożą z powrotem i ona zaraz nam tutaj będzie leżeć. No ale Naxon nas czeka. Naxon, to pewnie jakaś twoja rodzinka już zobaczyła i nas tutaj na przyszpiegi wzięła. Dopytać, kto ty, skąd ty, dlaczego ty. Dobra. No nieźle. Naprawdę. Czekajcie, ja muszę jej zrobić zdjęcie. No, jak to, żeby inaczej trochę... Na grupę wam. No i co? I co ci teraz się stało? I co? Wstrząśnięta i zmieszana. Okej, okay, dobra. Chodzi do Naxona, bo on taki biedny tutaj siedzi, czeka na ciebie tyle czasu już. Naprawdę. No to nieźle, no. Mówię wam, że to na pewno jacyś jego znajomi albo jego rodzinka na bank. O tak, gili, 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 gili. Dobra, Barbara może być, czemu nie? Tylko nie wiem, czy on będzie chciał, ale w sumie jak szybko nam... A, po prostu para dobrych przyjaciół, no tak, rzeczywiście. Ten, jak szybko oni zdobyli ten różowy postęp, tak jakby, flirt. O, na skutek twojej niedawnej aktywności miłosnej wyszło na jaw, że Naxon jest kosmitą. No dobra, no jest kosmitą, ale no to co? O kurczę. Czyli, że co? Że on jest z tym zniesmaczony? Czy to ona ma być zła? Czy on? Czy co? Bo nie wiem. Tamten z wiewiórką walczy. No okej. Okay. Naprawdę muszę usiąść. No dzięki, wiesz? Dzięki. I co tutaj mamy? Znany kosmita. Po prostu para dobrych przyjaciół. Nie, nie, nie. Ja myślę, że jak się z nim teraz spotkamy znowu, to poprosimy go o to, żebyśmy właśnie byli...
żebyśmy byli parą, prawda? I może też właśnie zaproszę go już do wprowadzenia się, żeby tu nie przedłużać, żeby tu ciągle coś się działo, także będę kończyć ten odcinek i podeszłam do wniosku, że w tej serii nie będę robić takich tasiemców odcinków, mam nadzieję, że ten wyjdzie taki krótszy, do 20 minut, tylko będę zrobiła takie krótsze, treściwe odcinki, wiecie o co chodzi, że to co ma się wydarzyć i tyle, i sama będę nadrabiała, sama będę grała i tak mam nadzieję, że będę się mieściła w 20 minutach, nie więcej, do 20 minut, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jeżeli Wam się podobało. Piszcie mi koniecznie, jeżeli macie jakieś pomysły, co tutaj, jak dalej to rozwinąć. Na koniec zostawiam Wam niespodziankę, chociaż podejrzewam, że na początku też ją wstawiłam, ale nic nie mówię jeszcze, specjalnie nic nie mówię. Także dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych moich odcinkach. Buziaczki i pa, pa.